Powinieneś wiedzieć o kwarantannie. Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek i witam Was w kolejnym wydaniu aktualności. Dzisiaj mam tylko jeden news od widza. Zaczynajmy. News od użytkownika Dominik Pl. Oprawa graficzna Dominik TV już gotowa. Pierwsze testy oprawy już jutro. Oprawa będzie od 4 kwietnia, na rozpoczęciu kanału. To by było na tyle z tego wydania. Jeśli masz swój news, to napisz w komentarzu. A ja ci go prześlę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Thank you.